Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Pozdrawiam serdecznie z Chobilina. Lato zmierza ku końcowi, ale jeszcze mamy parę dni dla siebie, trochę więcej czasu, może leżakowanie, a więc możliwość doładowania baterii intelektualnych. I chciałbym Państwu serdecznie polecić właśnie opublikowaną książkę pod tytułem Obrońcy Pańszczyzny, której autorem jest profesor Adam Janusz Leszczyński, nasz specjalny gość dzisiaj. Witam panie profesorze. Dzień dobry państwu. Adam Leszczyński, historyk, socjolog, dziennikarz, publicysta, współpracownik krytyki politycznej, współzałożyciel Oko Press. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem pańską poprzednią książkę Ludowa Historia Polski, o której rozmawialiśmy tutaj na antenie. Ta jest krótsza i bardzo ciekawa. W poprzedniej pan mówił, że zaborcy grali z polskimi niepodległościowcami o poparcie polskiego ludu. Dzisiaj pan przygląda się polskiej szlachcie, jak nie zniosła pańszczyzny za pierwszej Rzeczpospolitej i doprowadziła do tego, że to dopiero zaborcy ją znieśli, prawda? No, ja przyglądam się tutaj czemuś temu też, ale przede wszystkim temu, w jaki sposób próbowano pańszczyzny bronić. To znaczy, w jaki sposób w debacie, która się toczyła w sposób mniej lub bardziej skrępowany przez lat 100 mniej więcej, na ziemiach polskich, czy to w Rzeczpospolitej jeszcze kiedy ona istniała, czy to pod zaborami w różnych kontekstach, ale generalnie ona się jakoś tam toczyła, prawda, przez ten cały czas. No, bardzo często w podręcznikach szkolnych, czy w jakichś takich publikacjach historycznych mówi się o tym, że o ludziach, którzy chcieli ograniczenia pańszczyzny albo chcieli jej zniesienia i tak dalej, to są szlachetne jednostki, o których lubimy mówić. Natomiast rzadko się mówi o tej stronie, to była debata, prawda? I w tej debacie byli także ludzie, którzy chcieli utrzymania pańszczyzny albo jakiejś zmiany, ale takiej, żeby jednak zachować większość swojej władzy. No wróćmy do tego. Dla mnie szokiem było przeczytanie Konstytucji 3 maja, która potwierdza pańszczyznę. Ale zacznijmy od samego początku, bo wydaje mi się, że termin jest nie do końca precyzyjnie rozumiany. Co to była pańszczyzna i skąd się wzięła? No, z tego, skąd się wzięła, to tutaj istnieje bardzo szereg i bardzo długa dyskusja sięgająca lat pewnie 200 w polskiej historiografii. I jej początki, powiedziałbym, giną w pomroce dziejów. No, wiadomo, że na początku był to rodzaj układu zawieranego pomiędzy chłopami, chłopem poszczególnym, a właścicielem ziemskim. Czyli właściciel dostawał jakieś nadanie od króla, tak? Jakiegoś szmatu ziemi. Powiedzmy, albo dziedziczył, kupował, no różnie, prawda, mogło się to odbywać. Później i zapraszał chłopów, żeby się na nim osiedlili, tak? Tak jest. No, mógł ich sprowadzać na różne sposoby, ale powiedzmy, że nazwijmy, że zapraszał i oni dokonywali tam aktu, który był aktem przyjęcia poddaństwa. I to był pewnego rodzaju, no, trudno to nazwać kontraktem, bo oni nie mieli takiego wyobrażenia kontraktu, jakie my mamy dzisiaj. Ono się pojawia dopiero w XIX stuleciu. Ale generalnie chodziło tu o pewną wymianę. To znaczy chłop dostawał w użytkowanie część gruntu, jakiś tam obszar gruntu pańskiego. Ile dostawał? 10, 20, 30 hektarów? To było bardzo skomplikowane. Pierwotnie zakładano jeszcze w średniowieczu, że powinien dostać łan, czyli powiedzmy, żeby to gospodarstwo było naprawdę dostatnie, czyli to powiedzmy było to nieco poniżej 20 hektarów na przeliczeniu na dzisiejsze miary. To się różnie liczyło, to też jest skomplikowana kwestia, nie ma sensu w nią wchodzić, ale chodziło o to, że to miało być duże gospodarstwo. Natomiast później te nadziały malały, zwłaszcza w dobrze gęsto zaludnionych obszarach, ale to mogły być różne rzeczy. No, to znaczy, jeżeli na przykład chłop był bartnikiem, to mógł być dziedzicznie, miał być, to się zajmował ulami, prawda, ta jego działka była mniejsza, więc w grę wchodziły też różnego rodzaju, powiedziałbym, specjalizacje.
Jasne. Tak się to było skomplikowane. Ziemia pozostawała własnością dziedzica, takoż, chałupa i narzędzia. Tak jest. Istniała dyskusja, która trwała pod koniec I Rzeczpospolitej, czy chłop może posiadać własność. Ponieważ i konserwatyści twierdzili w niej, że chłop nie może posiadać niczego na własność, ponieważ jego osoba jest, cytuję tu, własnością pana, a skoro jest własnością pana jego osoba, no to nie ma możliwości, żeby ktoś, kto jest sam własnością kogoś, posiadał coś odrębnego. A to ciekawe, bo w Rzymie starożytnym niewolnicy mieli własność. Owszem. W Rzymie, nie tylko zresztą w różnych reżimach niewolniczych, niewolnicy w jakimś zakresie mogli posiadać własność do tego stopnia, że mogli dokonać samowykupu. Zresztą na ziemiach polskich to się oczywiście też zdarzało, więc mamy tutaj do czynienia nie tyle z jakąś regulacją prawną, ile z taką, powiedziałbym, szarą strefą zwyczaju i takich norm utrwalonych tradycją, ale niekoniecznie skodyfikowanych w taki sztywny sposób. Dobra, i teraz pańszczyzna to jest czynsz płacony w pracy, pierwotnie, przynajmniej w teorii, prawda? To jest zależność, która idzie dwustronnie, to znaczy ona miała w założeniu, z jednej strony pan miał się opiekować chłopem, a więc wspomagać go, dawać mu... Czynię urodzaju, prawda, dawać ziarno siewne, chałupę, to pan musiał odbudować, tak? Przynajmniej w teorii. W praktyce bywało z tym bardzo różnie, no ale zostawmy, taka była przynajmniej oficjalna wersja, którą panowie chętnie powtarzali, no bo oni oczywiście lubili opowiadać i pisać, że bardzo tych chłopów... Ojcowsku, prawda? Ojcowski, tak, że są w ojcowskiej relacji z tym poddanym. Natomiast w zamian za to chłop poddanym był zobowiązany do wykonywania poleceń w pewnym określonym zakresie. No i to jest znowu skomplikowana sprawa, ponieważ chłopi byli często... mieli wykonać określoną ilość pracy, zawartą, zapisaną w inwentarzu albo zwyczajowo utrwaloną, ale też często wymagano od nich ekstra posług. I to, które nazywano darmocha. Tak jest, gwałtami, czasami darmszczyznami, bardzo różnie. I w praktyce można ich było wykorzystywać, wykorzystywano do bardzo wielu różnych rzeczy. Ale mówiąc najogólniej, pańszczyzna to była wymiana pracy za użytkowanie ziemi. Mówiąc najbardziej ogólnie. Tej ziemi, którą mieli chłopi, bo pan miał jeszcze swój własny folwark, prawda? I to na tym folwarku oni pracowali, a pan na koniec miał czysty zysk w postaci zboża, które spławiał do Gdańska, tak? Tak jest. No na przykład jedną z najczęściej wykonywanych posług były tak zwane posługi transportowe. To znaczy oczekiwano, chłopi byli zobowiązani transportować te płody rolne, które wyprodukowano na gospodarstwie pańskim nawet na sprzedaż i to nawet często w dość odległe miejsca. I to jest ten aspekt ekonomiczny. A skąd się wzięła władza sądownicza pana nad chłopem? Bo jak się czyta relacje z XIV wieku jeszcze, za Kazimierza Wielkiego, chłopi mieli prawa i byli, występowali w sądach, nie byli zupełnie ubezwłasnowolnieni przez szlachtę. Ona była ograniczona stopniowo, bardzo różnymi aktami prawnymi i też taka utrwalana w zwyczaju. No, takim punktem, który się często uważa za przełomowy, był taki moment, w którym Zygmunt Stary, czyli to jest pierwsza połowa XVI wieku, stwierdził, że nie będzie interweniował w spory pomiędzy chłopami a właścicielami i to zostało potraktowane jako przyzwolenie na to, żeby rzeczywiście zrezygnację monarchii z prawa do bycia ostatecznym arbitrem w tych sporach. Natomiast Europa Zachodnia po zarazie, po dżumie poszła w innym kierunku, brak było rąk do pracy, były tam wielkie powstania chłopskie, Wata Tylera w Anglii i gdzie indziej i Europa Zachodnia przeszła na czynsze już wtedy, prawda? To jest ten proces, wiemy, że on nastąpił, jest to jeden z najlepiej opisanych procesów w historii gospodarczej. Wiadomo, że ta zachodnia część Europy zaczyna się mniej więcej na linii rzeki Łaby, a wschodnia, w której utrwaliła się pańszczyzna albo powróciła pańszczyzna, często w gorszej formie, w sensie ostrzejszej niż występowała wcześniej,
No, nie wiadomo do końca, co do tego doprowadziło. Teorie są różne, zwłaszcza, że na przykład na wschodzie rąk do pracy też brakowało. To we wschodniej Europie było tak, że były bardzo duże obszary często żyznej ziemi, której nie miał kto uprawiać. Wschodnia Europa była znacznie mniej zaludniona, znacznie rzadziej niż zachodnia. A więc jedna na przykład z teorii, którymi się posługiwano w XVIII i XIX wieku u nas, na naszych ziemiach, mówiła, że właśnie dlatego, iż u nas jest bardzo dużo ziemi, Rzeczpospolitej czy na dawnych ziemiach Polski, To trzeba przymuszać, trzeba przywiązywać, żeby oni sobie nie poszli, prawda? Uciekali na kozaczyznę, Gdziekolwiek. Nie mogli pójść gdziekolwiek. Ale generalnie chodziło o to, żeby ich przywiązać, ponieważ no inaczej ludzi jest tak mało, że oni by sobie, że nie miałby kto uprawiać ziemi. No i oczywiście wówczas cała gospodarka by się zawaliła, gdyby nie miało kto uprawiać. Więc żeby oni byli ci pracownicy dostępni, no to trzeba ich było zainstalować na ziemi tak trwale, żeby oni sobie nie mogli pójść. W praktyce. Ja rozumiem, że Książka analizuje proces, w którym już w zasadzie w XVIII wieku są opinie, że pańszczyzna jest nieefektywna, że coś trzeba z tym zrobić, a mimo to polska szlachta nigdy na prawdziwą reformę się nie zdobywa. Kwestia efektywności tutaj jest, ona była używana jako argument, od właściwie czasów oświeceniowych, wychodziła z takiego założenia, ludzie, którzy go używali, wychodzili z założenia, że człowiek efektywnie pracuje jedynie na swoim. A więc, że człowiek takiego bardzo współczesnego i powiedziałbym liberalnego założenia, prawda, że człowiek efektywnie pracuje tylko na swoją własność prywatną. No, historia socjalizmu realnego jakby to potwierdza, prawda? No, to można o tym dyskutować, co potwierdza historię realnego socjalizmu, poza tym, że wiadomo, że on nie działał, prawda? Albo działał źle, przynajmniej od pewnego momentu. Natomiast tutaj to jest sprawa otwarta, chciałem od razu powiedzieć, na ile efektywna była gospodarka pańszczyźniana, oprócz tego, że w ogóle uprawy rolne na wschodzie Europy były mniej efektywne niż na zachodzie. Natomiast pytanie, jaką rolę w tej niższej efektywności odgrywała pańszczyzna? Współcześni często byli przekonani, że tak jest, natomiast empiryczne dowody jest trudniej. Mówię o tym tak ostrożnie dlatego, że mamy przynajmniej kilka prac ostatnio napisanych na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych głównie, dotyczących efektywności produkcji plantacyjnej, niewolniczej, z których wynika, że ta efektywność po pierwsze nie było wcale z nią źle, a po drugie, że ona systematycznie rosła właściwie do wojny secesyjnej. No i wiemy, że gdy przymus zniesiono tak na południu Stanów Zjednoczonych, jak i w Polsce, gospodarki folwarczne czy latyfundia się załamały. Znaczy latyfundia przeżywały kryzys. Kryzys wynikał w dużym stopniu z tego, że chłopom trzeba było zacząć po zniesieniu pańszczyzny płacić za pracę. Żeby im płacić za pracę, trzeba oczywiście mieć z czego, czyli trzeba mieć kapitał obrotowy. Należało także wybudować trochę inne zabudowania, kupić inne narzędzia i tak dalej. To wszystko wymagało inwestycji. Majątki były zadłużone. Majątki były zadłużone, ale nawet jeżeli by nie były zadłużone, no to jakby pozyskanie tak dużego kapitału w krótkim czasie było trudne. Ale też oczywiście był problem z wyceną tej pracy, to znaczy właściciele ziemscy po zniesieniu pańszczyzny już chcieli płacić za nią jak najmniej, co jest zrozumiałe, natomiast chłopi nie chcieli pracować. Jest masa narzekań po zniesieniu pańszczyzny właśnie, że chłopi nie chcą pracować, że wolą umierać z głodu niż pracować, piszą ci nasi ziemianie, i że właściwie kraj czeka katastrofa. A więc bezpośrednio, i myślę, że to można, o tym pisano i na przykładzie Galicji po 1848 roku, po zniesieniu pańszczyzny, i na przykładzie Królestwa, no, że bezpośrednio po zniesieniu pańszczyzny to był taki wstrząs gospodarczy, prawda, który przynosił przynajmniej kilkuletni okres spadku produkcji rolnej. Trzeba było oddać większą część wartości dodanej, prawda? No to ktoś musiał się posunąć, jeśli produkcja spektakularnie nie wzrosła, prawda?
Ktoś musiał się posunąć. No i oczywiście dyskusja wokół zniesienia pańszczyzny, która trwała 100 lat, najpierw ograniczenia pańszczyzny, a potem zniesienia na temat różnych reform, a potem wreszcie likwidacji, no ona się sprowadzała w dużym stopniu do dyskusji, kto powinien się posunąć i o ile. Gdyż gra wchodziła w fascynujący eksperyment socjologiczny, bo na ziemiach polskich pańszczyznę zniesiono na kilka różnych sposobów. Ja nie doczytałem szczegółów, ale generalnie w zaborze pruskim sprawnie, tylko nie wiem jak dokładnie jak, inaczej w Galicji, inaczej w Królestwie i jeszcze inaczej na ziemiach zabranych na Kresach, prawda? W Prusach przeprowadzono to w taki sposób, że chłopi musieli oddać część swoich gospodarstw, albo jedną trzecią, albo nawet połowę tych, których użytkowali, ale za to reszta pozostawała ich własnością. No i tą, którą otrzymali, jeszcze spłacali w taki dość skomplikowany sposób, często przez, ale to było zrobione na tyle sprawnie, że na to mało kto narzekał. To znaczy narzekali oczywiście właściciele, ale generalnie rozwiązanie pruskie uważano za no relatywnie najlepsze. Natomiast w zaborze austriackim, czyli w Galicji i oczywiście w zaborze rosyjskim znoszono pańszczyznę w sposób no, chaotyczny, nieprzygotowany, pod presją polityczną w obu wypadkach. I wbrew dzikiemu oporowi właścicieli. Oczywiście, oczywiście. No, ale też ja chcę powiedzieć, że to nie jest zaskakujące, że oni się opierali. Proszę sobie wyobrazić. Dla mnie jest zaskakujące, jak ja czytam, jak się opierali. Dla mnie zaskakujące po przeczytaniu pana książki jest, że jacyś chłopi w ogóle kiedykolwiek za Polskę chcieli walczyć. To jest zaskakujące także dla mnie. Ja bym powiedział, że to wystawia, ponieważ panowie często, argumentacja pańszczyźniana opierała się na pewnym wyobrażeniu chłopa, natury chłopskiej. No i elementem tej natury chłopskiej było przekonanie, że chłopi są zawsze interesowni, no, że kradną. Którzy nawet dzisiaj takie rzeczy mówią. No oczywiście, oczywiście, bo te wyobrażenia mają długą trwałość. I teraz fakt, że chłopi, przynajmniej niektórzy, chcieli walczyć za Polskę, ja bym powiedział, zadaje kłam temu poglądowi. Znaczy, oni to robili, chociaż ich interes materialny nie był największy w tej sprawie. I obietnice władz powstańczych, umówmy się, nie były nadmiernie wiarygodne, bo były warunkowane zwycięstwem, które nie było bardzo prawdopodobne. Aż do powstania styczniowego, który dekretem starało się chłopów uwłaszczyć bez odszkodowania. No tak, w którym 6 tysięcy ludzi uzbrojonych w dubeltówki rzuciło się na 100-tysięczną armię, prawda? Tak jest, a więc no efekt, oczywiście efekt, to miało efekt propagandowy, to znaczy ja bym tego aktu absolutnie nie lekceważył, ale też jeżeli mówimy o tym, że powstanie styczniowe uwłaszczyło chłopów, no to nie jest prawda, no powstańcy realnie nie kontrolowali większej części terytorium, więc to zresztą był ostatni akt, to uwłaszczenie w czasie powstania styczniowego w Królestwie Polskim w roku 1864, ostatecznie przeprowadzone przez władze carskie. No to był ostatni akt procesu, który trwał już wtedy 4 lata i on był pełen demonstracji, buntów, takich różnych prób jakby modyfikowania tego systemu przez władze carskie. Ludzie masowo odmawiali wykonywania pańszczyzny już od wiosny 1861 roku, a więc jeszcze na długi czas przed powstaniem. W związku z tym było jakby wiadomo, że ten system się kończy. To było wiadomo od kilku lat, ale gra polityczna, bardzo ciekawa zresztą i toczona w kilku miejscach, bo ona się toczyła w Towarzystwie Rolniczym w Warszawie, które wbrew nazwie było taką namiastką parlamentu szlacheckiego. To się nazywało niepozornie, ale było super ważną instytucją. A więc tam się toczyła ta rozgrywka, ona się toczyła w Petersburgu. I ona się toczyła także no, na ziemi, że tak powiem, tak? To znaczy wśród tych agitatorów demokratycznych i chłopów. Więc to oczywiście finalnie los mężczyzn, ja bym powiedział, był przesądzony już wtedy oczywiście, ale nie było przesądzone to, na jakich warunkach właściciele będą się musieli rozstać ze swoją własnością, no bo oni musieli się rozstać ze swoją własnością. Mówimy o części własności, bo większość majątków pozostała w rękach panów. No tak, prawda? Tak, tak, tak. A
ale zwróćmy uwagę, że często praca chłopska, większość ziemi została. Ale czy to była większość majątku? Tego wcale nie jestem pewien, ponieważ praca chłopska była ważnym składnikiem tego majątku, darmowa praca chłopska. A więc jeżeli im się zabierało część ziemi, ale za to całą pracę chłopską, no to był to gigantyczny cios. Próbowano liczyć na różne sposoby w ówczesnej publicystyce ziemiańskiej, ile pieniędzy to się w ten sposób państwo rosyjskie akurat odbiera właścicielom. No i to wychodziły z tego astronomiczne kwoty. Astronomiczne kwoty. To samo w zaborze austriackim. Fascynujące jest porównanie argumentacji w obronie pańszczyzny z argumentacją w obronie południowego niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, uderzająco podobne, prawda? No tak. Więc... Zastanówmy się, jak wyobraźmy sobie, że bronimy systemu pracy niewolnej. I teraz, jakimi argumentami możemy go bronić? No, liczba potencjalnych argumentów jest... Mogę przerwać na moment. Zdefiniujmy niewolną. Jakie były różnice między chłopem pańszczyźnianym a niewolnikiem w Stanach? Niewolnik, chłop mógł się ożenić z kim chciał, prawda? Niewolnik nie bardzo. Jakie były podobieństwa, jakie różnice? Zależy od momentu. Zależy od momentu. W momentu do zniesienia poddaństwa chłop był własnością. Ten status się nie różnił aż tak bardzo do zniesienia poddaństwa. Natomiast w momencie poddaństwa, czyli osobistej zależności od właściciela, i oczywiście trzeba było, ożenek też nie był prosty, jeżeli w grę wchodziła osoba spoza majątku. Też wymagało to zezwolenia. No więc, natomiast jeżeli chodzi o moment poprzedzający samo zniesienie pańszczyzny, kiedy poddaństwa już nie było, bo to są rozłączne sprawy, poddaństwo i pańszczyzna w dużym stopniu, rozłączne, no to oczywiście położenie polskich chłopów było znacznie lepsze. Oni formalnie byli jeśli nie realnie, byli formalnie osobami wolnymi, z wyjątkiem terenów Rosji, gdzie poddaństwo istniało, znaczy zaborów, kresów, prawda, gdzie poddaństwo jeszcze istniało do końca właściwie. Tam zniesiono za jednym zamachem poddaństwo i pańszczyzny. Natomiast tutaj na ziemiach centralnej Polski byli, czy w Galicji, byli osobami formalnie wolnymi, aczkolwiek oczywiście realnie ich status prawny był gorszy niż mieszczan, czy nie mówiąc już o szlachcie. Więc... Obowiązek pańszczyźniany musiał spłacić w jakiś sposób, tak? Jeśli by chciał. Czyli musiał jakieś nadwyżki wyprodukować, których nie było skąd wziąć, tak? Obowiązek pańszczyźniany to zależy, znaczy jeżeli mówimy o wolności w ogóle, o wolnym wykupieniu się, no to oczywiście było bardzo drogie. To ludzie czasami robili, jeżeli odnieśli sukces, i wydaje mi się, że tych przypadki powinny być lepiej opisywane. Ja kilka takich znalazłem, w których chłopi potrafili się wykupić sami. No i to wymagało gigantycznych kosztów. Jeden z tych autorów, których cytuję, opowiada w swoim tekście, że uwolnił rodzinę chłopską. To się dzieje, rzecz się dzieje na Ukrainie, w gubernii kijowskiej, uważanej za część ziem polskich wtedy, prawda, przez tych ziemian. No więc ów ziemianin opowiada, że uwolnił rodzinę chłopską i ta rodzina zapłaciła 1000 rubli. W roku 1860 mniej więcej to jest rzecz się dzieje. Więc 1000 rubli to były bardzo duże pieniądze. Zapłacili, bo jakby poczekali 4 lata. No ale to nie wiadomo, no w każdym razie nikt tego nie mógł wiedzieć. W każdym razie ów przedsiębiorczy chłop zapłacił właścicielowi 1000 rubli za swoją własną wolność i swoje rodziny, tak kilkuosobowej, nie pamiętam dokładnie jak licznej, ale generalnie wykupił siebie rodzinę. I te 1000, natomiast ten właściciel w tym samym momencie z ogromnego majątku liczącego ponad 1000 poddanych zarabiał brutto 11 tysięcy rubli rocznie. A więc 1000 rubli za jedną rodzinę i 11 tysięcy rubli dochodu z całego ogromnego, podkreślam. 1/10 całego dochodu, tak. No to, tak. A więc to było bardzo drogo. Zresztą nawiasem mówiąc, niewolnicy w Stanach Zjednoczonych też byli bardzo drodzy. W tym sensie niewolnik był bardzo drogą, no można powiedzieć, przepraszam, to powiem, ale własnością. No, to kosztowało bardzo dużo, zwłaszcza od momentu, w którym zakazano handlu niewolnikami. No i trzeba było mieć tylko podaż lokalną, no to te ceny bardzo, bardzo wzrosły. Gdy mieszkałem w Waszyngtonie 20 lat temu,
sprzedano taki stary bank, Riksbank. I w procesie sprzedaży trzeba było zrobić due diligence, czyli dokopać się do archiwów, do wszystkiego, co może wpłynąć na cenę. I co znaleziono? Pożyczki zaciągane pod zastaw niewolników z połowy XIX wieku. Oczywiście zaciągano także pożyczki pod zastaw własnych poddanych na ziemiach polskich. To nie jest nic nadzwyczajnego. Można ich było zastawić, kupić i sprzedać. Na ziemiach polskich tradycyjnie się sprzedawało ich raczej z ziemią razem z majątkiem, prawda? Jako część majątku. To jest istotna różnica. Znaczy, nie było targów, prawda? Targów nie było. Handel poddanymi się odbywał czasami. Nie wiadomo do końca jak często. On był z reguły zamaskowany pod postacią tak zwanej donacji, czyli darowizny, co wynikało z tego, że chłop był własnością, częścią majątku dziedzicznego i zwyczaj zakazywał wyzbywania się dziedzicznego majątku w drodze sprzedaży, ale można się go było wyzbyć w drodze darowizny. W związku z tym formalnie dawano poddanego w darowiznie, pobierając za to pieniądze. I takie kwity istnieją, na szczęście mamy, zdarzało się to. Ale generalnie to jest dość kluczowa różnica. No w Polsce oni byli przywiązani do ziemi i sprzedawało się ich raczej z ziemią. Mówimy tutaj o poddaństwie, prawda? Bo potem ten system w ostatnich dekadach, on bardzo znacząco się zmieniał, zwłaszcza od zniesienia poddaństwa, czyli od roku 1807, więc ostatnie kilkadziesiąt lat na centralnych ziemiach polskich. A więc ostatnie kilkadziesiąt lat to był moment, w którym takiego istnienia czegoś takiego systemu hybrydowego, to znaczy mamy do czynienia z ludźmi, którzy są nominalnie wolni, realnie są mniej wolni niż wynikałoby to z przepisów, odrabiają pańszczyznę i no już się nimi nie handluje, prawda? Tylko się z nimi zawiera umowy. No i nie można zamordować bezkarnie i tak dalej. Prawda? Nie, to przynajmniej teoretycznie nie wolno zamordować bezkarnie, bo to się często zdarzało z tego co wiadomo. To się nie zdarzało w taki sposób, że ktoś po prostu zabił poddany chłopa już pańszczyźnianego, ponieważ on mu się nie podobał. Najczęściej z tych przypadki, które ja znam, no to są przypadki opisywane w prasie często ówczesnej, no to są przypadki, w których wykonano karę fizyczną, chłosty i po prostu poddany, nie, ktoś bił za mocno i ten chłop, ukarany tego nie przeżywał, prawda? Mamy system, który jest ewidentnie nieludzki, ewidentnie eksploatatywny, a mimo to i w Stanach, i w Polsce są tysiące publikacji w jego obronie. Tak jest. W Polsce nie są to tysiące, to są bardziej setki, ale w Stanach rzeczywiście są to tysiące. I co jest ciekawe, no broni się tego na różne sposoby. To znaczy Amerykanie są bardziej zdeterminowani, to trzeba od razu powiedzieć, i amerykańscy publicyści na południu Stanów Zjednoczonych na przykład potrafią uważać, że niewolnictwo jest czymś dobrym dla niewolnika. U nas raczej się tego nie pisało. Nasi obrońcy pańszczyzny, używając podobnych argumentów, byli jednak mniej radykalni. To trzeba powiedzieć. Ale argumenty religijne na przykład były używane i tu, prawda? Były używane i tu, chociaż w Polsce rzadko, na ziemiach polskich rzadko, przynajmniej od XIX wieku już się argumenty religijne pojawiają rzadko. W XVIII jeszcze się pojawiają, natomiast co jest pewnie interesujące, u anglosasów pojawiają się bardzo często do końca argumenty z Biblii. Oni jednak w ogóle w Polsce w tej dyskusji religijność odgrywa zaskakująco małą rolę. To było jedno z moich zaskoczeń, kiedy czytałem te wszystkie teksty. To jest to, że oni są super pragmatyczni jednak. To znaczy, że mówią o zysku, o tym, że gospodarka krajowa się załamie, jak się zniesie pańszczyznę, albo o tym, że oni jako właściciele ziemscy są podporą tej gospodarki i od ich dobra to jest dobro narodu. Więc takie rzeczy, takich argumentów się używa i one są podobne do argumentów plantatorów, ale argument religijny naprawdę pojawia się rzadko. W świecie anglosaskim ta hipokryzja chyba była większa. Ja byłem w tym największym forcie w Ganie, gdzie transportowano niewolników. To loch, w którym trzymano 1000 niewolników, był dokładnie pod kaplicą.
I te 1000 ludzi tam raz czy dwa razy w tygodniu na kolejny statek. I to trwało 300 lat ponad, czyli przez ten jeden zamek przeszło, szacuje się, grubo ponad 1000 ludzi. Ja wiedziałem, że to miało miejsce, oczywiście, ale ja nie zdawałem, przyznam się, nie zdawałem sobie sprawy ze skali. Tak, szacuje się, że wywieziono do Nowego Świata kilkanaście milionów, 11 chyba. Jest taki duży projekt międzynarodowy, który próbuje to dokładnie policzyć, łącznie ze wszystkimi rejsami, wszystkimi, to jest fascynujące, wszystkimi rejsami statków niewolniczych. A więc jest taka gigantyczna baza danych, do której historycy i historyczni mają dostęp. To jest bardzo ciekawy i wartościowy projekt. Ale wracając do Polski, czy właściwie do ziem polskich, bo Polski nie ma przez dużą część tego czasu, no to ci właściciele często się odwołują na przykład do prawa własności. I to dotyczy zarówno własności osób do momentu, w którym ta własność osób jeszcze czy poddaństwo istnieje, a potem do własności ziemi, która jest kluczowa. A więc oni na przykład uważają, że uwłaszczenie jest po prostu kradzieżą. Zniesienie pańszczyzny z ich punktu widzenia jest kradzieżą dokonaną w majestacie prawa przez państwo. Także to jest jeden z argumentów. No jest odebranie własności pod przymusem. Oczywiście, oczywiście. Ja bym powiedział, że to jest argument, który jest trafny, no, w tym sensie, że on jest materialnie prawdziwy, odbiera się im własność. No to jest oczywiście prawda. Jest też cała, powiedziałbym, oś narracyjna związana z wyobrażeniem chłopa jako osoby niesamodzielnej. A więc mówi się o naturze chłopskiej w bardzo szczególny sposób, bardzo dużo się o niej mówi i pisze. I ta natura chłopska jest skonstruowana w tych opowieściach ziemian w bardzo interesujący, taki pełen sprzeczności układa się obraz. A więc z jednej strony chłop jest traktowany jako duże dziecko i często się pisze o chłopach jako osobach niedojrzałych, niedorosłych, dzieciach, wręcz dzieciach. Porównań jest bardzo dużo do tego. Potem, a więc no, kim jest dziecko? No, dziecko jest osobą, która potrzebuje rodzica, prawda? Dziecko jest osobą niezdolną do samodzielnego przetrwania. Chłop jest analfabetą w prawie w 100% w tamtych czasach, prawda? Oczywiście, oczywiście. Na ziemiach polskich przynajmniej. Niektórzy konserwatyści zresztą piszą o tym z zadowoleniem, bo uważają, że skoro nasz chłop czytać nie umie, to nie przeczyta tych wszystkich wywrotowych treści, które mu się starają ludzie dostarczać. Więc we Francji jest taki tekst, ze dwa chyba znalazłem, w których oni piszą, no we Francji to mają rewolucję, mieli rewolucję, ścinali tych wszystkich swoich arystokratów, ponieważ francuski chłop, dlatego że francuski chłop umiał czytać, prawda? A nasz nie umie, w związku z tym wszystko jest dobrze. Dla mnie fascynującą nową informacją, to chyba u pana wyczytałem w Ludowej Historii Polski, dlaczego pan wolał Żyda za karczmarza albo młynarza, bo na karczmie czy na młynie można było zarobić, wobec tego gdyby był Polak, to by zaczął się domagać jakichś praw politycznych, a Żyd z definicji ich nie miał, więc był bezpieczny. Ja bym powiedział, że wątek żydowski w ogóle jest interesujący w tej opowieści, ponieważ Żydzi są uważani tutaj w tej retoryce obrońców pańszczyzny jak za osoby odpowiedzialne za nędzę chłopską. A więc to nie pańszczyzna jest odpowiedzialna, piszą ci właściciele za nędzę chłopską. To nie nasz to, że tylko my... Żyd karczmarz, mimo że to on Żydowi karczmarzowi taki czynsz ustanowił, że ten Żyd musi wycisnąć to z chłopów, prawda? Tak, ale to już do nieliczni tylko ten związek już są w stanie jakoś... Ale ja pamiętam jeszcze parędziesiąt lat temu prymas Glemp mówił publicznie, że Żydzi rozpijali polskich chłopów. To jest stały wątek o tym, że Żydzi rozpijają i że to jest ich wina, ponieważ rozpijają, no to ten chłop nie potrafi pracować, no rodzinę zaniedbuje i tak dalej, prawda? Czy gospodyni też, bo to też dotyczyło tam, wątek genderowy też jest interesujący, którym może przy jakiejś okazji powiem. A wracając jeszcze do chłopskiej natury, no to więc chłop jest dużym dzieckiem, jest też bestią, zwierzęciem w sprzyjających okolicznościach. No, podczas rabacji galicyjskiej co? Jedna czwarta właścicieli wyrżnięta w pień, prawda? W trzech powiatach.
W trzech powiatach, nie w całej Galicji, w trzech powiatach. W sumie około 2000, z tego co pamiętam, musiałbym zajrzeć do... Tak pan podaje w książce, tak. No więc mamy chłopa jako zwierzę, chłopa jako dziecko, czyli taka podwójna natura. Albo jest łagodny i tam sobie śpiewa te swoje sentymentalne pieśni i taki jest, prawda, nie umie planować i zawsze zjada co wszystko, co ma i tak dalej. Albo jest zwierzęciem właśnie zdolnym do najgorszych czynów. Albo wreszcie jest kimś, kto ma taki cały zestaw wad wrodzonych. I tam te wady najczęściej wymieniane to było pijaństwo, złodziejstwo, krnąbrność i lenistwo. To były taka czwórca, cztery wady główne przypisywane chłopom. No i efekt jest tego obrazu chłopskiej natury taki, że chłop zawsze potrzebuje opieki i nadzoru. Różnica pomiędzy opieką i nadzorem jest znacznie bardziej subtelna, niż się może wydawać na pierwszy rzut oka. A więc chłop potrzebuje dyscypliny, potrzebuje nadzoru, potrzebuje, żeby ktoś go cały czas pilnował, mówił mu, co ma robić, jak ma żyć i tak dalej. No i oczywiście kto to ma robić? Ten właściciel. Właściciel z pomocą plebana, z pomocą księdza miejscowego, o których to księżach miejscowych, nawiasem mówiąc, właściciele ziemscy mają jak najgorsze zdanie, to znaczy piszą, że ci księża piją, że są niemoralni, że nie chce im się mówić nic właściwie do tych chłopów i że oni nie mają szacunku za dużo do tych duchowych. Temat, którego pan w książce nie porusza, trochę mi zabrakło, to przemoc seksualna wobec chłopów, która, jak rozumiem, na wschodzie na przykład, potem w czasach wojny domowej w Rosji, miała swój wpływ na stosunki i działania chłopów wobec właścicieli. To jest bardzo ciekawy wątek. Ja w ostatniej książce zajmuję się przede wszystkim retoryką obrońców pańszczyzny, czyli tych ziemian. I jest parę wzmianek na ten temat w tekstach, które oni pisali. Te wzmianki są, w dwóch czy trzech są ze dwie czy trzy takie anegdoty, które się mówi o na przykład sprowadzaniu chłopek do... Ich w książce nie ma, ja na nie trafiłem, kiedy zbierałem te materiały, natomiast generalnie źródeł takich jest niewiele. Wiemy, że to zjawisko miało miejsce, powszechne, jak się można sądzić. Wiemy, że w ogóle moralność seksualna w tamtych czasach bardzo się różniła od dzisiejszej. W związku z tym ta przemoc powinna być jak gdyby interpretowana w kontekście tego, co wówczas za przemoc uważano. Nie wiem, czy się jasno wyrażam. To znaczy inne rzeczy uważa się za przemoc dzisiaj, a w innych kontekstach ona była dopuszczalna wtedy. I na przykład przemocy małżeńskiej nie uważano za przemoc dość powszechnie. Więc chyba, że ona przekraczała pewną granicę, taką bardzo niejasną. Więc wspólnota oceniała, na przykład lokalna wspólnota, że mąż bije żonę za bardzo, prawda? No to jest, ale co to znaczyło za bardzo, trudno powiedzieć, prawda, dzisiaj, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy i w kontekście tego, co ci ludzie wówczas myśleli. A więc przemoc seksualna po pierwsze mogła wówczas znaczyć co innego niż dzisiaj, dla nich tam wówczas, tak? Więc tutaj tą różnicę trzeba mieć zawsze w pamięci. Po drugie, źródeł jest bardzo mało takich pisanych. Od natury rzeczy, nie chwalili się specjalnie, nie? Nie chwalili się, ale też jeszcze czasy były pruderyjne, o pewnych rzeczach pisano nie wprost, bardzo konsekwentnie i tak dalej. Więc XIX wiek jest pod tym względem skomplikowany. I też wymaga dość takich subtelnych narzędzi. Więc ja bym szukał tutaj raczej źródeł etnograficznych, to znaczy i wiem, że takie próby są, czy nie wiem, czy Kacper Pobłocki, czy Marcin Michał Rauscher podejmowali. A więc to są, ale też prawdziwej skali tej przemocy, myślę, że nie poznamy nigdy, to znaczy nawet ją trudno oszacować. Wiemy, że była powszechna, no ale... Jasne. A kiedy pan zaczyna w chłopie widzieć Polaka?
kiedy mu jest to dla niego wygodne, kiedy może na tym skorzystać. A więc pan zaczyna widzieć chłopie Polaka najczęściej wówczas, kiedy potrzebuje chłopa do pomocy z powodów politycznych. A więc kiedy potrzebuje na przykład, żeby chłop poszedł walczyć. Wtedy się zaczyna dyskusja na temat tego, jak bardzo chłop jest Polakiem i że w związku z tym, że jest Polakiem, powinien jednak coś od tej Polski dostać. Czy to w postaci... O jakich proporcjach mówimy w społeczeństwie polskim? Jaka jest proporcja właścicieli, a jaka proporcja chłopów? Właścicieli realnych majątków jest takich naprawdę większych majątków, prawda? Średnich i większych jest niewiele. Myślę, że możemy mówić tutaj na całej terytorium dawnej Rzeczpospolitej, pewnie w zależności od okresu, od między kilkanaście a powiedzmy 30 tysięcy rodzin ziemiańskich. Takich. Na ile ludności? No to też ta ludność rosła w tym okresie bardzo dynamicznie, od kilkunastu pewnie do 20 kilku milionów. To też w bardzo dużym przybliżeniu, bo to zależy, jakie granice weźmiemy, jaki moment i tak dalej, to jest nie ma, ale ogólne proporcje są mniej więcej takie. Więc mówimy tutaj, jeżeli mówimy o tych, mamy taką wizję Białego Dworku, prawda, tych chłopów, pewnie jakiejś, nie wiem, jednej wioski czy dwóch wiosek, które się posiada, no to tych rodzin jest niewiele. Niewiele. Majątków, które... Jaką proporcję wartości wyprodukowanej tej wsi czy w tym latyfundium dostawał pan, rodzina, pan z rodziną, a jaka pozostała dla rodzin chłopskich? Znowu, zależy od okresu i zależy od tego, kto liczy. Zadaje mi pan pytania, na które nie ma prostej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o... I szacunki są bardzo rozbieżne. Jeżeli na przykład chodzi o przedwojenne szacunki takiego poznańskiego historyka gospodarki Mariana Kniata, który napisał tuż przed II wojną światową, wydał taką dużą książkę o Wielkopolsce, no to Kniat szacował, że do 80% zabierał właściciel. I mi się wydaje, że te szacunki są zawyżone, ponieważ chłopi by po prostu umierali z głodu. To znaczy, Się z szacunkami na przykład w latyfundiach południowoamerykańskich do 90%. No tak, ale enkomiendo to się bodajże nazywało. Ale ci ludzie musieli mieć dość zasobów, żeby przeżyć biologicznie, żeby po prostu przetrwać. I w Rzeczpospolitej musieli mieć ich więcej, dlatego że nie można było sprowadzać nowych, znaczy trudno było sprowadzać nowych. A więc wydaje mi się, że tutaj ta ekstrakcja była mniejsza niż na przykład na plantacjach, ponieważ na plantacji, kiedy ludzie umierali, można było sprowadzić nowych. Kupić po prostu. Natomiast tutaj oczywiście nie, w związku z tym oni musieli się mieć dość zasobów, żeby przetrwać z rodzinami i żeby się rozmnażać. A ponieważ ogólnie mamy do czynienia z bardzo biednym społeczeństwem, więc jeżeli bardzo biednym osobom zabierzemy 80% tego, co wyprodukują, no to one po prostu nie będą mieli co jeść, tak? W tym sensie oni po prostu umrą z głodu. A więc nie wydaje mi się, żeby to było 80%, ale myślę, że możemy spokojnie mówić o połowie. Inne szacunki mówią 40-60% tego, co wytworzył rolnik, ale tak jak mówię, to zależy bardzo od okresu, zależy od miejsca, zależy od tego, kto liczy, bo różni historycy otrzymują różne wyniki, jak widać, mocno rozbieżne. Współczesny historyk z gospodarki, profesor Piotr Guzowski z Białegostoku, szacuje, że te proporcje były mniejsze, na przykład na podstawie swoich badań dotyczących XV i XVI wieku, a więc wczesnych dość Rzeczpospolitej. No to jest strasznie skomplikowane do policzenia, ponieważ trzeba założyć jakąś produktywność ziemi. My nie znamy w większości jaka była produktywność ziemi. To znaczy wiemy, ile chłop musiał oddać, ale nie wiemy, jaka to była część produktu, który uzyskiwał. Możemy tylko zgadywać. I oczywiście te wszystkie szacunki są oparte one są obciążone dużym ryzykiem błędu. No i znając realia PGR-ów, to wiele tak, tego, co zatrzymywał, nie było liczone. A to są takie zabawy oczywiście bardzo szlachetne i powiedziałbym trudne naukowców i naukowczyń,
To, co trzeba wiedzieć, to jest to, myślę, że to jest wniosek, z którym trudno dyskutować, to znaczy, że generalnie starano się odbierać poddanym tyle, żeby zostawić im dokładnie tyle, aby nie umarli z głodu. Jeden z naszych ekonomistów, bardzo zresztą wybitny, ciekawa postać, Wawrzyniec Surowiecki, którego tutaj cytuję, początek XIX wieku, cytuję w książce, mówi, no, że właśnie właściciel jest winien chłopu, w zamian za tą pracę, którą chłop wykonuje, no tyle, żeby chłop mógł przetrwać. I to jest godziwa zapłata. Jeżeli chłop nie umiera z głodu, to znaczy, że został godziwie zapłacony. Czy dobrze jest. A Surowiecki nie był największym konserwatystą, bardzo warto powiedzieć. A właśnie, zmierzając powoli ku końcowi, chciałbym się nie zgodzić terminologicznie, bo dla mnie termin konserwatyzm nie oznacza bronienia tępego status quo, czy tym bardziej chęci powrotu do jakiegoś przeszłego status quo, wbrew doświadczeniu i wbrew ewolucji społeczeństwa. Dla mnie to jest albo taki rewolucyjny tradycjonalizm, albo zwykły reakcjonizm. Konserwatyzm, tak jak on jest rozumiany na przykład na Wyspach Brytyjskich, no to jest sceptycyzm wobec zmian, ale tylko do momentu, aż nie stają się one nieuniknione i wtedy ustępowanie z gracją. Ja myślę, że tej postawy ustępowania, kiedy już nie było wyjścia, to mamy, ja zebrałem w książce sporo przykładów. Dobrym przykładem jest poddaństwo, to znaczy ci nasi konserwatyści bronią poddaństwa, ale kiedy ono zostanie zniesione, ale ono jest narzucone nam przez Francuzów de facto. Tak, to zniesienie jest narzucone przez Francuzów, nie poddaństwo. Zniesienie jest narzucone przez Francuzów. Czyli sami z siebie nie ustąpili. Sami z siebie nie. Nie byli konserwatystami, byli reakcjonistami. Okej. Ja nawiasem mówiąc, chciałem dać tej książce pod tytuł Retoryka reakcji w Polsce. Chciałem użyć słowa reakcja w podtytule, ale jeden z moich przyjaciół historyków powiedział mi, że słowo reakcja w Polsce ze względu na komunizm się bardzo źle kojarzy. Tak. I miał rację, myślę, miał rację, i że bezpieczniej jest z punktu widzenia autora dbającego o recepcję swojej książki słowa reakcja nie używać. Ja bym go chętnie użył. W tym sensie zgadzam się oczywiście z panem, że oni by, do nich to bardziej pasuje, prawda? Ale musi pan przyznać, że jednak używanie słowa reakcja w Polsce na zasadzie opisu, no jest, ono, to słowo jest już tak skażone i tak zepsute przez tą propagandę, że się nie da, jest toksyczne, no nie da się go użyć normalnie, bez tego całego bagażu skojarzeń. I pana argument mnie przekonuje, że oni nie ustępując stracili więcej, ale oczywiście jest druga strona medalu, że ta strona, która chciała uwłaszczenia, też chłopów okłamywała. No przecież jak Lenin doszedł do władzy? Pokój, prawda, czyli wyjście z pierwszej wojny światowej i ziemia. Po czym tej ziemi, po czym wiadomo, że tego nie dotrzymał, bo na koniec była kolektywizacja, prawda? Czyli... No tak. Owszem, tylko że my tu nie rozmawiamy o Leninie, bo co do Lenina pełna zgoda, prawda? Znaczy bolszewicy posunęli się do oszustwa, obiecali chłopom ziemię, po czym im ją dali na kilka lat, a potem ją znowu zabrali w procesie kolektywizacji i to nie tylko to, co dali, ale wszystko. Ale w pańskim argumencie, tak jak u Marcina Piotrowskiego na szerszej trochę perspektywie, ja proszę mnie skorygować, ale wyczuwam lekką pobłażliwość, czy może inaczej, wrażliwość na argument, że przemoc jest funkcjonalna, to znaczy, że rabacja odniosła skutek. Tak jak Marcin Piątkowski uważa, że właściwie nie ma postępu i modernizacji bez wywłaszczenia klas posiadających tych z XIX wieku. Tak, ja znam argument Marcina, oczywiście, Marcina Piątkowskiego. Mówię Marcina, ponieważ jesteśmy na ty, znamy się od wielu lat, więc, ale tutaj mogliśmy długo na ten temat rozmawiać, tylko wrócę do rabacji i przemocy. Ja bym bardzo chciał, ponieważ jestem osobą wrogą przemocy,
Ja bym bardzo chciał myśleć, że przemoc nie działa. To znaczy, że przemoc nie daje efektów, że jest, żeby jest bez sensu. Jest się. Kartka wyborcza, a nie przemoc. Tak. No, ale oczywiście jest tak, jeżeli chodzi o, ale akurat rabacja galicyjska jest przykładem czegoś wprost przeciwnego. To znaczy, przy czym to nie były zamierzone skutki tych działań tych chłopów, bo oni oczywiście nie wiedzieli, jakie to będzie. Na ile Austriacy ich podpuścili? To jest, trzeba zapytać ekspertów. No, ja znam tylko to z książek i innych specjalistów, a nie ze źródeł pierwotnych. Wygląda na to, że nie przesadnie. To znaczy, że Austriacy przyglądali się temu przez jakiś czas, ale na przykład nie ma dowodów z tego, co mi wiadomo, że Szela był agentem austriackim w taki prosty sposób. To znaczy, ale został doceniony na koniec. Został jakoś tam doceniony, ale był też uważany, był w areszcie przez pewien czas, był uważany za osobę niewygodną, przesiedlono go jednak na Bukowinę na koniec. Więc to nadmiar jest, entuzjazmu okazał. Myślę, że za daleko się posunął, ale też jeżeli chodzi o skutki rabacji, no to ona oczywiście zadziałała tak, że od momentu rabacji galicyjskiej wszyscy w zasadzie wiedzą, właściciele, że pańszczyzna musi odejść. W sensie to jest moment we wszystkich, w obu zaborach, w których ona jeszcze jest, czyli i w rosyjskim i w tym, że oni oczywiście myślą, że to nastąpi za kilkadziesiąt lat albo że coś tam, prawda, że nie teraz, ale wiedzą, że ten pociąg już odjechał. I to jest coś, co robi Rzeź Galicyjska, to znaczy przed 1846 rokiem jest powszechne przekonanie, że ten system może trwać, może nie w nieskończoność, ale bardzo długo. I że on pasuje do Polski, że możemy żyć z pańszczyzną, że on jest jedynym sposobem na uprawianie ziemi gospodarstwa rolnego w Polsce. Ale takie rzeczy to oni piszą, prawda? Natomiast potem to jest gigantyczny wstrząs we wszystkich zaborach, ta rabacja, mimo że jej zakres terytorialny był niewielki przecież, nie? Zasięg. No i potem już nikt już w zasadzie, wszyscy wiedzą, że to już musi upaść. Znaczy, że koniec pańszczyzny jest przesądzony. I w tym sensie przemoc działa, niestety. Ja nie chciałbym wyjść tutaj na apologetę przemocy, tylko, bo to jest wniosek, którego ja sam nie lubię. Ja go sam nie lubię, ale to po prostu tak zadziałało. Kończąc, czy sądzi pan, że z tej dyskusji, tej debaty narodowej, tych faktów z przeszłości są czy jest jakieś przesłanie, jakaś sugestia dla dzisiejszej polityki? No, ja myślę, że tych morałów jest kilka. To znaczy, po pierwsze, że osoby broniące swojej uprzywilejowanej pozycji robią to często za pomocą tych samych argumentów, takich samych argumentów, bo te argumenty brzmią znajomo obrońców pańszczyzny. No, wracają w różnych postaciach, w różnych kontekstach do dzisiaj. Więc to jest pierwszy morał. Po drugie, wydaje mi się, drugi morał jest taki, że on jest jednak optymistyczny. To znaczy, że mała grupa przeciwników pańszczyzny o niskim statusie ludzi często, to znaczy na przykład z deklasowanej szlachty, na jakichś takich wyrzutków, prawda, zmarginalizowanych często, no, że oni potrafili zmienić tą debatę bardzo wyraźnie w Polsce i ci wszyscy dostojni, prawda, ziemianie musieli się z nimi polemizować, tłumaczyć i tak dalej. Więc Zachód nas nie rozumie. Możemy o tym, że jak złożyczyli na Zachód, to jeszcze dużo możemy porozmawiać, a to jest oczywiście znajome, prawda? Jak oni że Zachód jest, jaką mieli wizję Zachodu ci obrońcy. Zgniły Zachód. To jest niesamowite te argumenty, ten jednocześnie kompleks niższości i poczucie upokorzenia. Tak. I poczucie moralnej wyższości też, bo tak. To się tak mieszało, prawda, że to jest niebywałe i to jest aktualne do dzisiaj, prawda, no jak czytam wielu współczesnych, co będę wskazywał palcem, prawda, no wiemy, o kogo chodzi, więc jak ich czytam albo słucham, no to mam wrażenie, że to są często dokładnie ta sama mieszanka tam jest, prawda, relacji z Zachodem. Także tutaj pewne rzeczy w polskiej, ja bym powiedział, że w polskiej debacie publicznej pewne idee, pewne rzeczy i pewne postawy mają bardzo długą historię i że one się mało zmieniają w sumie. To znaczy, że one są niesłychanie trwałe i w tym sensie polskie społeczeństwo jest takim, no przepraszam, że powiem banalną rzecz, ale Polska jest wielkim historycznym krajem i jak wszystkie inne wielkie historyczne kraje ma swoje zaszłości. No i to są nasze, to jest tradycja, no trzeba jakoś ją po prostu ją umieć się z nią, nie mówię, że ją obalać, tylko po prostu trzeba się umieć z nią twórczo skonfrontować. Tak jest. Panie profesorze, serdecznie dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
widzom życzę, przede wszystkim rekomenduję przeczytanie tych książek. Ludowa historia Polski i Obrońcy Pańszczyzny. Możecie się Państwo zgodzić lub nie, ale na pewno zmuszą Państwa do myślenia. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.